Strzałatulo, witam Was na kanale Kolba TV. Dzisiaj zrobię dla Was recenzję i jednocześnie przetestuję chyba jeden z najciekawszych modeli Hatsana. Dokładnie jest to Optima by Hatsan model Factor. Jest to nowoczesny karabinek. W tej chwili tak właśnie wyglądają nowoczesne karabinki, który jest na tyle ciekawy, że stwierdziłem, że zrobię dla Was oddzielny materiał właśnie o tym sprzęcie. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim chciałbym na początek rozwiać wątpliwości na temat jakości i pochodzenia tego karabinka. Jest to produkt Hatsana z linii Optima by Hatsan. Dlaczego Hatsan stworzył osobną linię produktową? Ciężko powiedzieć, nie mnie to oceniać. Może w grę wchodziły jakieś kwestie marketingowe. Dla mnie najważniejsze jest to, że jest to najwyższej jakości produkt Hatsana. No dobrze, co my tutaj mamy? Mówiąc o tym nowoczesnym wyglądzie, designie, mam na myśli to, że ten karabinek nie przypomina takiej klasycznej wiatrówki, która ma osadę, kolbę, tylko ten wygląd bardziej zbliżony jest do karabinków choćby z rodziny AR. Zobaczcie, nawiązuje do tego na przykład choćby kolba, czy też ten chwyt pistoletowy. I zamiast drewna, które no powiedzmy wygląda pięknie, ale też ma swoje wady, rysuje się, może pęknąć, tutaj mamy zastosowanie polimeru i aluminium. Na pewno jest to rozwiązanie bardziej praktyczne. Polimer się nie rysuje, nie pęka. Tutaj w ogóle ta kolba jest bardzo fajna, ma fajne regulacje, ale zaraz do niej przejdę. Będąc przy wyglądzie, nie sposób wspomnieć o tej powłoce ochronnej. Jest to powłoka o nazwie Flat Dark Earth. Chodzi o ten kolor i jest właśnie często, teraz coraz bardziej, stosowana w broni palnej, broni właśnie bojowej. Ale ta wersja karabinka występuje też w klasycznej wersji czarnej. Karabinek posiada osadę, no powiedzmy, że osadę, no, nie jest to klasyczna osada, ale tak to nazwijmy, w systemie AMBI. AMBI, czyli symetryczną dwustronną, co oznacza, że zarówno lewo, jak i praworęczni strzelcy będą mogli wygodnie z niego strzelać. Dodatkowo, jak widzicie, ta dźwignia przeładowania jest akurat tutaj po prawej stronie, ale można ją przełożyć na lewą stronę. Chwyt typowo pistoletowy o takim neutralnym kącie i myślę, że najwygodniej będzie się strzelało z postawy leżącej. Jest on całkowicie ogumowany i co ważne, bardzo wygodnie i pewnie się go trzyma. W momencie, gdybyśmy strzelali jakieś cele dynamiczne, to będzie miało znaczenie. Ok, a teraz jadąc od tej strony, przeskanujmy cały karabinek, opowiem Wam, jak to wygląda. Przede wszystkim tutaj mamy końcówkę lufy, która zakończona jest gwintem, co oznacza, że możemy dokręcić sobie jakieś inne urządzenia wylotowe, choćby tłumik. Z tym tłumikiem to jest tak, że ten karabinek już wyposażony jest w tłumik, zintegrowany właśnie z tą lufą i to tłumienie jest naprawdę fajne, zobaczcie. Nie jest głośno, prawda? Jeszcze raz. Nie wiem, czy to kamera, właściwie mikrofony kamery uchwycą, ale ten dźwięk na pewno nie jest jakiś mega głośny. Ale skoro mamy gwint zewnętrzny, to możemy dokręcić dodatkowy tłumik. Ten tłumik, od razu zaznaczam, nie jest w komplecie. Jest to mój prywatny sprzęt. Chciałbym tylko po prostu zobaczyć, jaka jest różnica na jeszcze jednym tłumiku. Słychać różnicę, prawda? No teraz właściwie osoba, która stoi 10 metrów od nas, nie wie, że my w ogóle strzelamy z wiatrówki. Więc jest to idealne rozwiązanie właśnie dla osób, które strzelają sobie gdzieś tam na działce, na podwórku i nie chcą, powiedzmy, straszyć sąsiadów. Jeszcze raz. No, mega różnica. Tłumiki są oczywiście w naszej ofercie, więc spokojnie można sobie taki nabyć. Lufa gwintowana. Ale czy muszę o tym wspominać? No na wszelki wypadek wspomnę, że lufa jest oczywiście gwintowana. Dalej mamy kartusz i to całkiem pojemny kartusz, bo jest to 500 cm3, pół litra. Tutaj mieści się na tyle dużo powietrza, że mamy bardzo dużą ilość strzałów z jednego ładowania. Te strzały uzależnione są od energii, którą tutaj można sterować. Kartusz posiada taką, powiedzmy, neoprenową osłonę z logiem Hatsana. Jest to też fajne rozwiązanie, bo gdybyśmy gdzieś tam sobie oparli karabinek o jakieś twarde podłoże, to tutaj nam się nie porysa ten kartusz, tylko ona tutaj nam chroni. No i dalej lecąc mamy manometr, zaraz Wam pokażę, bo akurat tutaj jest schowany. Jest manometr, który pokazuje nam aktualne ciśnienie tutaj właśnie w tym kartuszu. Z tej strony mamy wejście na szybkozłączkę do ładowania z butli czy też z pompki, a tutaj mamy jeszcze taką małą szynę RIS 22 mm, do której możemy na przykład dokręcić bipod, choćby bipod na przykład. Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie w tym miejscu. Lecąc może teraz trochę bardziej w górę, mamy szynę montażową pod montaż. Jest to taka szyna hybrydowa. Jest to 11 mm, czyli na te montaże takie wiatrówkowe, popularne, ale też 22 mm, powiedzmy RIS. Generalnie chodzi o to, że macie dużo większy wybór tych montaży, nie musicie się gdzieś tam zastanawiać, czy to jest 11 czy 22, bo tutaj i taki założycie. I teraz tak, lecąc dalej tutaj bardziej w dół. Tutaj jest miejsce na magazynek. Zaraz wam pokażę ten magazynek. Całkiem pojemny magazynek, 24 sztuki. No powiem wam, że jest to bardzo fajny wynik, jak na magazynki do PCP. Przeważnie spotyka się 10, może trochę więcej. A tutaj Hatsan zrobił 24-śrutowy magazynek. Ale dodatkowo mamy taką wkładkę jednostrzałową i jeśli nie chcielibyśmy używać magazynka, to spokojnie możemy też z taką wkładką strzelać. Co istotne, na zawodach FT czy HFT nie można używać magazynka, a przynajmniej jakiś czas temu nie można tego było robić i tylko można było strzelać z wkładkami jednostrzałowymi. To po prostu jeden śrut i strzelamy. Więc jeśli ktoś będzie chciał używać takiego karabinka na zawodach, proszę bardzo, ma wkładkę, może strzelać, może uczestniczyć. A tu w kieszeni mam jeszcze gadżet, który jest w komplecie. Jest to powiedzmy taka rączka. Zaraz ktoś mi zwrócił uwagę, że używam niepoprawnego słownictwa. Żadna rączka, tylko chwyt. To się nazywa chwyt. Ok, zamontowałem chwyt i słuchajcie, on jest na tyle fajny, że gdybyśmy chcieli strzelać bardziej dynamicznie, czyli strzelamy sobie i przenosimy karabinek z jednego celu na drugi, to ten chwyt na pewno pomaga. Ale gdy zrobimy tak, mamy w tej chwili dwójnóg, czyli bipod i możemy strzelać z pozycji postawy leżącej. Następnie mamy dźwignię do przeładowywania. Jest to dźwignia typu biathlonowego. Ona jest fajna, taka tutaj ma takie dwa bolce, czyli bardzo wygodnie się to robi. Można ją przełożyć na drugą stronę. W komplecie mamy wszelkie narzędzia, żeby to zrobić. Dalej, lecąc dalej, mamy bezpiecznik przy kabłąku tutaj spustowym. On jest w fajnym miejscu, fire safe, czyli safe i fire. W tym momencie strzelamy. On jest tutaj przy kabłąku i bardzo szybko możemy tutaj operować właśnie tym manipulatorem. Jeśli chodzi o spust, jest to spust typu Quattro trigger i jest on całkowicie w pełni regulowany. To znaczy zarówno droga, jak i siła ściągnięcia spustu jest do wyregulowania. Naprawdę dobra regulacja. Ale co jest jeszcze fajne, to sam język spustowy też może być wyregulowany. To znaczy kąt nachylenia tego języka spustowego. Więc wszystko możecie sobie ustawić praktycznie pod siebie. Ok, teraz przechodzę do kolby. Kolba jest polimerowa, tak jak wspominałem, i jest regulowana. To znaczy możemy sobie ustawić tutaj długość tej kolby od takiej pozycji po taką długą, więc jeśli na przykład strzelacie z młodzieżą, dziećmi, to spokojnie możecie sobie tutaj wyregulować i zrobić im trochę bliżej, żeby się spokojnie do tego karabinka złożyli. Ale mamy też regulowaną bakę policzkową i to w całkiem fajnym zakresie. Tutaj na przykład, jakbym tak zrobił, to oczywiście będzie zdecydowanie za wysoko. Ale w momencie, gdybyście mieli jakiś większy celownik albo wyższy montaż, albo tak jak mówię, dziecko by z tego strzelało, to wtedy warto właśnie podwyższyć tą bakę policzkową. Jest taka możliwość, to jest najważniejsze. I ostatnie dwa manipulatory, nazwijmy to tak, zostawiłem sobie na koniec. Mamy tutaj regulator siły uderzenia tego zbijaka, hammera. Im wyżej, im bardziej ustawiony, tym ten zbijak mocniej uderza, podaje większą ilość powietrza i siła wystrzału, energia wystrzału jest mocniejsza. Tak samo z drugiej strony, zobaczcie, jest takie pokrętełko, power i są trzy poziomy, 1, 2, 3. Fabrycznie karabinek jest ustawiony oczywiście do 17 Juli, bo taką mamy energię w limicie w Polsce. Ale gdybyśmy na przykład chcieli postrzelać z trochę mniejszą energią, bo na przykład strzelamy do tarczy na 10 czy powiedzmy maksymalnie 20 metrów, to po co nam 17 Juli? Wystarczy, nie wiem, 7-10 Juli, to spokojnie tutaj możemy sobie to wyregulować i w tym momencie dużo mniej powietrza schodzi z kartusza. Generalnie, jeśli chodzi o opis tego karabinka, to będzie wszystko, ale warto wspomnieć o jednej kwestii. Zauważyliście? Ten karabinek nie posiada otwartych przyrządów celowniczych, czyli muszki, szczerbinki. Ma tylko tą szynę, prawda? Więc no tutaj wymagane jest dokupienie jakiegoś celownika optycznego. Jakiegoś celownika, właśnie. Ja polecam, żeby to był celownik o powiększeniu minimum 12, 14, 15, bo wtedy wykorzystamy precyzję właśnie tego Hatsana, Factora, ponieważ on naprawdę fajnie, celnie strzela nawet na duże odległości, 50, nawet 100 metrów spokojnie. Więc na przykład jeśli kupicie sobie coś o powiększeniu 3:9, to możecie nie wykorzystać w pełni właśnie potencjału tego karabinka. No właśnie, a propos, ja tutaj mam Vortexa, jest to Diamondback 4:16x44, bardzo fajna siatka celownicza, taka trochę choinka, która umożliwia branie poprawek na wiatr. Jak wiemy, no, strzelanie z wiatrówki wiąże się z tym, że ten śrut potrafi zwijać, zwłaszcza na trochę większych odległościach, te 40-50, a o 100 metrach to już nawet nie wspomnę, więc wtedy bierzemy sobie poprawki bezpośrednio na krzyżu. I teraz dodatki, czyli to, co wszyscy lubią. W komplecie mamy dwa takie magazynki po 24 sztuki, więc mamy sporo strzelania generalnie, ale to, co jest najfajniejsze, dostajemy dodatkowo jeszcze polimerową walizeczkę, która oczywiście możecie w niej przenosić ten sprzęt, nie będzie się niszczył i tak dalej. Taka walizka sama w sobie kosztuje 2–3 stówki, a tutaj mamy już ją od razu w komplecie, więc to jest na pewno fajny plusik. Co istotne, została tak fajnie wyprofilowana, że idealnie też pasuje razem z zamontowanym celownikiem optycznym. Ok, słuchajcie, teraz sobie trochę postrzelamy, zrobimy testy. Przestrzelę karabinek przez chrono, potem strzelimy trochę na bardziej precyzję, zrobimy jakieś skupienie, tylko od razu mówię, nie będzie to też tak do końca miarodajne, ponieważ żeby tak na full wycisnąć wszystko z danego karabinka, musimy idealnie dobrać śrut. Ja mam dobry śrut, bo jest to Exact, chyba 4,51, ale na przykład może się okazać, że na 4,52 będzie latał trochę lepiej, czy na 4,53. Taki śrut dobieramy właśnie do lufy. Druga kwestia, no w tej chwili trochę wieje, więc no też nie będzie to tak idealnie miarodajne. Najlepiej to jakby to zrobić, wiecie, taki test skupienia miarodajny w jakimś pomieszczeniu zamkniętym, 50 metrów, idealnie dobieramy sobie kilka rodzajów śrutów i wtedy możemy się bawić. Ale zrobię co się da i zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejna niezbędna czynność, czyli napełnianie karabinka. Jest to PCP, więc musimy zaopatrzyć się w butlę, czy też pompkę specjalną właśnie do tych karabinków PCP. Ja mam butlę, więc zaczynamy. Co prawda ja to omawiałem już w poprzednim materiale, ale tutaj będziecie mieli już taki cały komplet informacji, więc zrobimy to. Wkładamy szybko złączkę do tej końcówki. O, strzeliło, to znaczy, że ładnie weszło. Zakręcamy odpowietrznik i puszczamy powietrze powoli, powoli i sprawdzamy na manometrze, jak tutaj nam się to kształtuje. Leci, leci. W tej butli pewnie już jest mało powietrza, ale do 200 dobijemy. Tutaj pamiętajcie, ciśnienie robocze maksymalne to jest 250. Ok, zakręcamy zawór główny. Odpowietrzamy i możemy wyjąć szybko złączkę, końcówkę. Gotowe. Teraz ładujemy śruty do magazynka. W komplecie mamy taki klucz, tutaj wkładamy i nakręcamy ten magazynek. On jest na takiej sprężynce. Musimy trzymając zatkać ten otwór tutaj, on jest na wylot i tu wkładamy śrut. Powinno nam się zblokować. Ok. I teraz ten śrut niejako blokuje właśnie już to kółko na sprężynce. Teraz sobie wkładam śruty. Oczywiście tą stroną. Naturalnie. No i tak całe 24 sztuki. I magazynek gotowy do załadowania do karabinka. Odciągamy tą klapeczkę i teraz bardzo istotne, tą stroną, czyli to jest jakby wylot. I tą stroną w ten sposób. Tu jest taki właśnie frezik wyfrezowany. O, oczywiście muszę odciągnąć dźwignię. O, weszło. I teraz będziemy wiedzieć, czy dobrze zamontowaliśmy, załadowaliśmy w momencie, kiedy ta dźwignia nam wskoczy tutaj do końca. W momencie, gdyby nam blokowała trochę, to znaczy, że coś tam z tym magazynkiem jest nie tak. Weszło, pierwszy śrut jest sprowadzony do lufy, wszystko jest ok, jesteśmy na safe, wtedy teraz nie możemy strzelać, odbezpieczymy, można strzelać. Ok, teraz strzelamy przez chrono, zobaczymy jaką energię i jaka prędkość początkowa jest. Strzelamy na Exaccie 4,51, strzelam na tych ustawieniach powiedzmy maksymalnych, zobaczymy jak to wyjdzie. No prawie maksymalnych, bo tutaj mogę tego hamera jeszcze trochę podbić, ale tego nie będę robił. 239, równiutko. 242. 240, 237, Tak samo. 41. 38. Myślę, że starczy, ale zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy sobie energię obniżę tutaj na 1 i w tym miejscu, w tym hammerze też zmniejszę. Zobaczymy, jaką energię uzyskamy. Tak po prostu tylko sprawdzimy. No proszę, 181. No i super. 185. Czyli działa. Wszystko fajnie działa. W momencie, gdy nie potrzebujemy tak dużej energii, nie strzelamy na 50 czy 100 metrów, zmniejszamy sobie, strzelamy do tarczy na 10-15 metrów, gdzieś tam na podwórku. Nie musimy mieć takiej dużej energii i wtedy na więcej nam tutaj starczy to powietrze. I teraz zobaczcie, te dwa ostatnie strzały były robione na tych najmniejszych, najsłabszych ustawieniach. 185, w ogóle 185, tutaj nie, tak zrobimy. Tutaj mamy tak, 185 i 181. A wcześniej mieliśmy 238, 241, 237 i 8, 237 i 4, 240, 242, 239, 239 i 200, a ten pierwszy był jakiś słaby, 234. Ok, strzelamy na jakieś 25 metrów, zobaczymy, jakie skupienie uda się osiągnąć. Okej. Więcej nie strzelam. Okej, na 25 metrów będzie to tak mniej więcej wyglądać. Praktycznie jedna dziura. Tu miałem jeden odskok, czy dwa w ogóle, tutaj są śruty, ale jak widzicie jest wiatr i to ma znaczenie, bo śrut po prostu zwiewa. Jak widać możemy uzyskać naprawdę świetne skupienie. I 25 metrów to jest żaden wyczyn dla tego karabinka. Myślę, że możemy strzelać na 50, na 75, a nawet na 100 metrów. Słuchajcie, na dzisiaj to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sprzęt zacny, musicie przyznać. Ja będę się żegnał. Jeśli macie pytania odnośnie takiego sprzętu, ale też w ogóle tego celownika, bo to jest właściwie w tej chwili komplet, ale tylko w tym momencie. Ja sobie go zamontowałem tylko i wyłącznie do filmu. Celownik nie jest w komplecie z tym zestawem, także żebyście mieli to na uwadze. Ale generalnie, jeśli macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach pod spodem. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. To będzie wszystko z mojej strony. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście pierwszy raz, dajcie proszę suba, będzie nam bardzo miło. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!